W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Najświętszą ofiarę, którą rozpoczynamy, sprawuję w intencji Danuty i Henryka Krajewskich w 50. rocznicę ślubu. Ojciec Krzysztof, o błogosławieństwo Boże w dniu ślubu dla Małgorzaty i Bartosza. Pozostali kapłani w intencjach Panu Bogu wiadomych. Są z nami m.in. pielgrzymki z Obierzowic w diecezji sandomierskiej oraz z parafii Zygry w diecezji włocławskiej. Przystępując do ołtarza naszego Pana Jezusa Chrystusa, najpierw przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Koheleta. Ciesz się, młodzieńcze, w młodości swojej, a serce Twoje niech rozwesela za dni młodości Twojej. I chodź drogami serca swego i za tym, co oczy Twe pociąga. Lecz wiedz, że z tego wszystkiego będzie Ci Cię sądził Bóg. Usuń przygnębienie ze swego serca i oddal ból od Twojego ciała, bo młodość jak zorza poranna szybko przemija. Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz. Nie mam w nich upodobania, zanim zaćmi się słońce i światło i księżyc i gwiazdy i chmury powrócą po deszczu, w czasie, gdy trząść się będą stróże domu i uginać się będą silni mężowie i będą ustawały kobiety mielące, bo ich ubędzie i zaćmią się patrzące w oknach i zamkną się drzwi na ulicę, podczas gdy łoskot młyna przycichnie i podniesie się do głosu ptaka i wszystkie śpiewy przymilkną, odczuwać się nawet będzie lęk przed wyżyną i strach na drodze. I drzewo migdałowe zakwitnie i ociężała stanie się szarańcza i pękać będą kapary, bo człowiek zdążać będzie do swego wiecznego domu i kręcić już się będą po ulicy płaczki, zanim się przerwie srebrny sznur i stłucze się czara złota i dzban się rozbije u źródła. I w studnię kołowrót złamany wpadnie i wróci się proch do ziemi, tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał. Marność nad marnościami, powiada Kohelet, wszystko jest marnością. Oto Słowo Boże. Thank you.
zawsze byłeś nam ucieczką. Obracasz w proch człowieka i mówisz: wracajcie, synowie ludzcy, bo 1000 lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, albo straż nocna. Panie, Ty porywasz ich, stają się niby sen poranny, jak trawa, która rośnie, rankiem zielona i kwitnąca, wieczorem więdnie i usycha. Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał, bądź litościwy dla sług Twoich. Nasyć nas o świcie swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami i wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj. Alleluja, alleluja. Alleluja. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię. Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa. Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia. Było ono zakryte przed nimi, także go nie pojęli, a bali się zapytać go o to powiedzenie. Oto słowo Pańskie. Daje nam Kościół dzisiaj w liturgii bardzo krótki fragment Ewangelii, zaczerpnięty z opisu Łukaszowego. Fragment, który bardzo i nas dotyczy, jak zresztą wszystko, co zostało zapisane w Ewangelii, znalazło się tam właśnie z tego powodu, bo dotyczy nas w każdym czasie, we wszystkich pokoleniach. Jest to Słowo Boże skierowane do Kościoła wszystkich czasów. I także my, jako uczniowie naszych czasów, niewątpliwie możemy się odnaleźć, odnajdujemy się w takich sytuacjach, kiedy próbujemy wykorzystywać wiarę do swego rodzaju triumfalizmu albo poczucia bycia jakimś lepszym moralnie, społecznie. Nie inaczej było wśród pierwszych uczniów. Ten fragment Ewangelii, którego wysłuchaliśmy, jest bezpośrednio przed tym epizodem, w którym uczniowie spierają się, kłócą się o pierwsze miejsca, czyli próbują się ustawiać przy Jezusie.
powiedzielibyśmy, próbują wykorzystywać go, może nawet i tak, aby realizować swoją wizję. Także i my bardzo często posługujemy się Panem Bogiem, żeby realizować swoją wizję życia. A więc tak naprawdę moglibyśmy podsumować to, że wierzymy tak naprawdę w siebie, w swoje potrzeby, w swoje przekonania. A Pan Bóg nierzadko jest czyniony argumentem albo kimś, kto ma zapewnić nasze potrzeby, posłusznie wykonać polecenia z naszych modlitw. A jeśli odważyłby się postąpić inaczej i mieć inną wolę, to wtedy grozimy Panu Bogu zanegowaniem Go, odsunięciem Go albo ogłoszeniem, że jest niemiłosierny. Warto, aby dobrze w prawdzie przeżywać wiarę w taki sposób, aby ona kształtowała życie, aby prowadziła do Boga. Warto ciągle odkłamywać własne serce, szukać tych prawdziwych motywacji, pytać samego siebie, o co mi tak naprawdę chodzi, czy rzeczywiście o poszukiwanie woli Bożej, która ma kształtować w posłuszeństwie moje życie, czy może po prostu szukam załatwienia własnych spraw, a Pan Bóg może być tego gwarantem. Rozpoczyna się fragment dzisiejszej Ewangelii od słów, gdy wszyscy byli pełni podziwu. Bardzo po ludzku zapewne. Na pewno bardzo po ludzku, ponieważ Jezus przerywa to triumfalne myślenie o Nim przypomnieniem tego, co wcześniej mówił o krzyżu, a czego być może w jakiś sposób uczniowie nie chcieli usłyszeć, nie chcieli zrozumieć. Ewangelista dwa razy to podkreśla. Bali się go zapytać, bali się poruszyć tego tematu trudnego, może niespójnego z ich oczekiwaniami, pragnieniami. A Jezus mówi, weźcie wy sobie do serca. Dobrze te słowa. Wziąć do serca pamięć o krzyżu. Bez krzyża w sercu tak naprawdę nie będzie prawdziwej wiary. Nie będzie rozpoznania w Jezusie Zbawiciela. Bez krzyża przyjętego sercem następuje to, co z uczniami właśnie w tym następnym fragmencie. Szukanie wielkości. Spór, kto jest największy. Dochodzi do głosu po prostu ludzka pycha. Kto nie chce widzieć w sercu tego, co najtrudniejsze, może najmniejsze, będzie się ukrywał w cieniu wielkości, którą z kolei będzie sztucznie, przesadnie budował, przejaskrawiał. I wreszcie ostatnie, bardzo wymowne zdanie. Jezus będzie wydany w ręce ludzi. Możemy to rozumieć oczywiście w sensie historycznym, jako śmierć na krzyżu, jako proces, jako skazanie na śmierć. Ale z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia naszej wiary, to wydanie w ręce ludzi ciągle się dokonuje. Jest tym Eucharystia, którą przeżywamy. Chrystus wydał się w nasze ręce, w ręce ludzi. Jest do naszej dyspozycji. Stał się darem dla nas, który nas prowadzi do Ojca. Jest dostępny, jest dotykalny w Chrystusie, który pozostał w Kościele żywy i obecny w Eucharystii. Pamiętajmy o tym zawsze, kiedy przystępujemy do Eucharystii i pytajmy także siebie w sercu, czy rzeczywiście poszukuję spełnienia woli Bożej, czy nie boję się tego, co jest krzyżem, czy widzę w nim wartość, czy być może poszukuję
tylko i jedynie komfortu. Powstańmy teraz i Chrystusowi, który samego siebie ofiarował Ojcu, szczerym sercem przedstawiajmy nasze wspólne prośby. Módlmy się za głosicieli Słowa Bożego, aby dobra nowina dotarła do wszystkich ludów i narodów. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodych całego świata, aby zasłuchani w Ewangelię pełni entuzjazmu podejmowali dobre wybory życiowe. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji dziękczynno-błagalnej z racji 50. rocznicy ślubu Danuty i Henryka Krajewskich oraz o Boże błogosławieństwo w dniu ślubu dla Małgorzaty i Bartosza. Polećmy również prośbę o łaskę zdrowia dla Zbigniewa, który w tej chwili jest w ciężkim stanie. Ciebie prosimy. Módlmy się za przedsiębiorców i ludzi biznesu, aby odnosząc sukcesy pamiętali o pielęgnowaniu wiary i wartości chrześcijańskich w życiu. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, aby Pan dał im pić ze źródła wody żywej i przyjął do siebie na wieki. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, abyśmy wciąż na nowo odczytywali Ewangelię i dostrzegali światło, które Pan Jezus rzuca na nasze życie. Ciebie prosimy. Chryste, który jesteś naszym pokojem i pojednaniem, a w swym miłosierdziu czynisz rzeczy po ludzku niemożliwe, wysłuchaj naszych próśb, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Była cicha i piękna jak wiosna, żyła prosto, zwyczajnie jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. Matka, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczyć dobro w nas umie. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi i Matce Bożej i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością naród, który ją wybrał na swoją królową. Broni go w niebezpieczeństwach, udziela mu pociechy w utrapieniach i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów,
Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie, przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obecz nas Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy. Bardzo proszę o zrobienie szerokiego przejścia. Zbliżam się w pokorze i niskości swej. Wielbię Twój majestat skryty w hostii tej. Tobie dziś w ofierze serce daję swe. Mylą się, o Boże, w Tobie wzroki smak. Kto się nim poddaje, temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, że w postaci chleba utaiłeś się. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas. Tu ukryte z bóstwem człowieczeństwo wraz. Lecz w oboje wierząc wiem, że dojdę tam, gdzieś przygarnął łotra do Twych niebios bram. Jak niewierny Tomasz, Twych nie szukam ran, lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan. Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą. Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą. Ty coś upamiętnił śmierci Bożej czas. Chlebie żywy życiem swym darzący nas. Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał, bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał. Ty
Ty, co jak pelikan krwią swą karmisz lud, przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud. Oczyść mnie krwią swoją, która wszystkich nas jedną kroplą może obmyć z win i z nas. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię. Niech pragnienie serca kiedyś spełni się, bym oblicze Twoje tam oglądać mógł, gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała. Niech będzie chwała i cześć i będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie króluje oblicze, na nim cięte rysy dwie. Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić Cię, byś w matczyną jej opiekę oddał się. Madonna, czarna Madonna, jak w ramionach znajdziesz spokój.
dla wszystkich swoich dzieci, ona serce czułe ma i opieką cię otoczy, gdy jej serce oddasz swe. Gdy powtórzysz jej z radością słowa te, Madonno, czarna Madonno, jak dobrze twym dzieckiem być. O pozwól, czarna Madonno, w ramionach skryć. Dziś, gdy wokół nas niepokój, gdzie się człowiek schronić ma, gdzie ma pójść jak nie do matki, która ukoje nie da. Więc błagamy, o Madonno, skieruj wzrok na dzieci swe i Madonna.